Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Ja witam Was bardzo serdecznie, a przed nami jedna z moich ulubionych gitar, jeżeli chodzi o single cut, a tą gitarą jest ESP LTD EC1000 ETQM. ET nawiązuje do Moska Evertune, a QM do Quilted Maple, czyli tego pięknego klonu na froncie. Cała gitara wykonana jest z mahoniu, jak i korpus, tak i szyjka. Na szyjkę, może zacznę od szyjki, naklejono hebanową podstrunicę i nabito 24 progi XJ Jumbo. Idealnie wypracowane, dopracowane gryf, bardzo sportowy. Mamy tutaj radius niecałe 14 cali, więc możemy śmigać naprawdę grubo. Klucze olejowe Grovera, bardzo dobre, sprawują się te maszynki wyśmienicie, tym bardziej, że tak naprawdę one nie mają za dużo do roboty, gdyż mamy tutaj kawał mostu, czyli Evertune, jeden z moich ulubionych mostów, który pozwala nam na niestrojenie gitary, już nigdy po pierwsze nastrojenie. Wiem, że to brzmi dziwnie. Rozwieję od razu wątpliwości tych wszystkich forumowiczów, którzy nie mieli nigdy z tym do czynienia, ale powtarzają jakieś brednie na temat właśnie tego, że nie da się podciągać na tej gitarze i tak dalej. Są to absolutnie wierutne głupoty, bzdury. Spotykam się z tym nagminnie i po prostu będę to obalał, jak tylko będę miał gitarę z Evertune'em w dłoniach, dlatego że są to bajki wyssane z palca. Oczywiście możemy podciągać, nie ma żadnego problemu. Wystarczy przeciągnąć klucz trochę powyżej dźwięku i lekko go popuścić i wtedy gitara, jak widzicie, bez problemu podciąga i można na niej robić wszelkiego rodzaju dziwy i eksperymenty gitarowe. Trójpozycyjny przełącznik, dwa przetworniki Seymour Duncan, jeden to Jazz, a drugi Jeff Beck. Wiem, że Jazz brzmi jak Jazz, ale tutaj jest niezła siekiera i ta kombinacja jest idealnie dobrana do tego mahoniowego korpusu, który ma na froncie, jak widzicie, przepiękny klon falisty, nie wiem czy nie płomienisty, po prostu Quilted Maple. Dwa tony i jeden potencjometr głośności. No i nic więcej na temat tej gitary nie powiem, oprócz tego, że jest przepiękna i bardzo dobrze gra, o czym przekonacie się za chwilę. Link do produktu macie pod spodem. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się. Wchodźcie na guitarcenter.pl i odwiedzajcie nas w naszym stacjonarnym sklepie, jak tylko będzie taka możliwość. Do zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Subskrybujcie nasz kanał. Hej.